witajcie, ja jestem Chudy, a to jest 34. kolejka Serie A, gdzie Milan zmierzy się z Napoli. Poprzedni mecz między tymi dwoma drużynami w tym sezonie zakończył się zwycięstwem Milanu 2-0. No i czy teraz będzie tak samo? Mam nadzieję, że tak. Ostatnio z Genoą nie udało się wygrać, niestety. Było blisko, chociaż no dobra, może nie było tak blisko, ale 2-1 było. Dobrze, więc teraz może się uda awansować. Nie uda się awansować na miejsce wyżej, bo strata punktów jest zbyt duża, żeby po jednym zwycięstwie awansować. No jest ciężko, jest miejsce 10. Szanse na europejskie rozgrywki już praktycznie nie istnieją. Tak więc może jeszcze tak honorowo wygrać z Napoli, czemu by nie? Najlepsi strzelcy tych dwóch drużyn to Jeremy Menez i Gonzalo Higuain. Tylko jedna bramka ich dzieli. No i tutaj zawieszenie i kontuzje, to w Napoli De Guzman, Michu i Zuniga mają kontuzję, a w Milanie Paleta i Suso mają kontuzję, a Mekses ma czerwoną kartkę. Dlatego chyba już bez zbędnego przedłużania możemy ten mecz rozpocząć. Liczymy na zwycięstwo Milanu, który no, w tym meczu gra na wyjeździe, poprzednio na San Siro właśnie wygrali. Ale jeśli są lepsi od Napoli, to nie powinno im zrobić żadnej różnicy. Ustawiam 5 minut i klasę światową. I oczywiście jeszcze pozmieniamy trochę skład. Bonera ma 68 tylko. Wow, ale mu zleciało. Masakra. Dobrze, więc mamy Alexa, który na pewno tutaj zagra. O. I tak, Paleta, Suso i Mexis nie mogą grać. Może grać Menez jak najbardziej, więc trzeba go koniecznie wykorzystać za Pacniego chyba, nie? Honda czy Churchy. Gdzie jest Churchy? Czyżby... A, w składzie jest Churchy. No jest na lewym skrzydle. Ciekawie. Tego chyba jeszcze nie próbowałem, więc chętnie się przekonam, jak on się tam będzie spisywał. No dobrze, to... A, za... Paleta, Suso, Mexes tam pisało, tak? I Montolivo, El Shaarawy są dostępni, proszę Państwa. No to będzie się działo. Będzie się działo, jest Montolivo. Poli... za kogo Montolivo? No dobra, na środek Montolivo. Spróbujemy. I Stefan... El Shaarawy. Zaraz, czy możesz grać ty na prawym skrzydle, Stefan? Powiedz mi. Chyba to jest porównanie teraz, to nie. Pozycje. Tylko lewe skrzydło. W takim razie Churchy musiałby przejść na prawe. No dobra, spróbujemy znowu czegoś tego. Nie sprawdzimy Churchy'ego na lewym skrzydle. Ponieważ Stefan El Shaarawy powrócił. I Destiglio i Antonelli. Może być, myślę, nie? Co by na to? Tylko że Abate przydałby mi się gdzieś na ławce. Może tutaj. Bo jego szybkość może być w pewnym momencie jakoś przydatna. No dobrze, myślę, że jest ok. Więc możemy zaczynać na Stadio Olimpic. W Neapolu i deszczowo ponownie. No dobrze, dobrze. El Shaarawy już nie trafia. No dobrze, ale teraz też nie trafi. Jeszcze raz. Stefan. Dobra. Dobra, może w meczu będzie trafiał. Oczywiście Kajon. On tu bramki nie może strzelić. I rozpoczął Milan. Ricardo Montolivo jest jednym z tych, którzy właśnie w tym meczu powrócili po kontuzji do składu. Jest też również właśnie Stefan El Shaarawy. Czy ta dwójka pomoże Milanowi odnieść dzisiaj zwycięstwo? No, to myślę, że tutaj ich bardzo brakowało. Oni byli tymi zawodnikami, którzy no, potrafili się przydać. Właściwie El Shaarawy strzelał Realowi wtedy w tym meczu towarzyskim w styczniu, gdzie Milan odniósł właśnie zwycięstwo, chyba 4-2 było? Czy coś takiego? Nie pamiętam dokładnie już. No co, na początku sezonu właśnie grał chyba El Shaarawy, nie? Grał na początku sezonu. Coś tam wnosił. Milan wygrywał, miał przez chwilę nawet chyba czwarte miejsce rekordowo w tym sezonie. Tak mi się wydaje, że czwarte było, bo chyba wyżej nie było, czwarte chyba było. No i... Zobaczymy, czy to coś teraz da w końcu sezonu. No niestety El Shaarawy coś ostatnio jest podatny na kontuzję i więcej nie gra niż gra. To mnie boli cały Milan.
to nie no, dlatego raczej nie mają kryzysu. Ale kto wie, kto wie. Ale dobra, skupmy się już, bo tutaj Napoli chce nam rozbić defensywę, ale im się to nie uda. Bo Naventura nie przejmuje piłki. Jest Napoli blisko bramki, podaje do Higuaina, zablokowany ten strzał. Jednak wybicie pod... wybicie przejmuje Callejon. I Napoli ponownie w ofensywie. Milan się teraz bronić i przejmuje piłkę Rami. Rami do przodu, do Meneza. Jeremy Menez faulowany? Nie, nie było tam faulu. I Napoli cały czas w ofensywie. Milan ma problemy. Napoli chce tutaj od razu na początku wywalczyć sobie dominację nad zespołem z Mediolanu. No i pierwszy strzał. Zobaczmy, kto jest w formie jeszcze teraz. Menez, o kurde, nikt nie jest w formie oprócz Diego Lopeza. Niedobrze. Niedobrze. To Luca Antonelli. Do El Sharawiego. Stefan El Sharawi, czy pierwszy raz przy piłce w tym meczu? Chyba tak. Albo w takiej jakiejś większej akcji w końcu. Montolivo. Do Antonelliego. Luca Antonelli. Do Meneza, jednak no niecelnie i faul był. Tylko czy faulował Menez, czy faulował Menez? No dobrze. Niestety. Podanie do Maggio. Maggio? Jak się było? Maggio chyba. Nie pamiętam. Dobra, nieważne. Mniejsza o to, trzeba tutaj grać dobry mecz. I Gonzalo Higuain zagrywa piętką jakby do Inlera. Nie jest dobrze, bo Napoli jest więcej przy piłce i przejmuje Bonaventura. Bonaventura do przeciwnika. I Menez spalony. Fajnie, że powodanie przeciwnika, ale okej. Niech będzie. I przejęcie Milanu, dobrze. Rossoneri, no chciałoby się powiedzieć, że ruszają, ale jednak nie ruszają do ataku. Nie przejmą inicjatywy póki co na tym spotkaniu. Na razie w ogóle nie istnieją w tym meczu, można powiedzieć. I leży Rami. Ale dośrodkowanie i wybite przez obrońców. Ale Milan tylko się broni przed ofensywą gospodarzy w dzisiejszym meczu. Podanie dobre do Poliego. Andrea Poli do Cerciego. Alessio Cerci utrzymał. Alessio Cerci, no jest jakaś w końcu lepsza akcja, może ofensywna Milanu. Alessio Cerci uderza przed pola karnego, broni. Jest Stefan El Sharawi, nie ma dobitki. Rzut rożny, czy nie rzut rożny? Rzut rożny. Alessio Cerci. Dośrodkowanie. Stefan El Sharawi, z główki gol! Gol! Stefan El Sharawi. No. I to jest powrót po kontuzji. Wielki powrót po kontuzji. No i Milan, który przez 30 minut tylko się bronił, teraz zdobywa bramkę po stałym fragmencie gry. Oh yeah. Teraz tylko obronić ten wynik, albo ewentualnie powiększyć, może to im doda jakiegoś wiatru w żagle i... No i pójdą za ciosem, powiększą prowadzenie, może albo stracą bramkę do kurwa. Napoli momentalnie wyrównuje Gargano. Jest 1-1 w Neapolu dzisiaj. No dobrze. Ale teraz zobaczymy, czym odpowie Milan. Oni zobaczyli, że jednak da się tutaj Napoli strzelić bramkę, więc... Więc będą próbować z pewnością. Teraz Luca Antonelli świetnie się przedarł. Antonelli faulowany, nie? No niestety sędzia nie odgwizdał, nie widział tam przewinienia. Ale Antonelli się przewrócił, być może walczył o jakiś rzut wolny czy coś, ale mu się nie udało. I Gargano. Higuain. I zawodnik, którego nie potrafię, Goulam. Kojarzę go, ale ogólnie nie pamiętam, kiedy go czytało i nie mam zamiaru podejmować tej próby, bo jeszcze coś mi się stanie dobrego z językiem. Ale dobrze. Atakuje Napoli, Gonzalo Higuain w polu karnym, strzał zablokowany i wybija jeszcze Bonaventura wybija, który podaje do Montolivo, Ricardo Montolivo, do Poliego. Nic z tego. I Hamsik, czy zostanie teraz Higuain? Higuain jest tutaj, no wszędzie, często jest przy piłce Gonzalo Higuain i teraz zablokowany na dośrodkowanie. Alex dobrze broni Diego Lopez. Dobitki nie było i jest Montolivo na miejscu. Jeszcze Cerci. Czy to jest ostatnia akcja pierwszej połowy? Prawdopodobnie Alessio Cerci minął obrońcę. Rusza Milan. Czy zdobędzie prowadzenie tuż przed przerwą? Alessio Cerci, dośrodkowanie. Stefan El Sharawi, gol!
2-1, AC Milan prowadzi. Bramka do szatni, druga bramka jest Szarawiego w tym meczu. To tylko pokazuje, jaką ważną postacią on jest w Milanie, jak bardzo jest potrzebny, jak źle było bez niego, jak go brakowało. Ale już jest. I już strzela bramki. Jeszcze króla strzelców wywalczy. Ja wam to mówię. I koniec pierwszej połowy, 2-1 prowadzi AC Milan. No ale posiadanie piłki zdecydowanie po stronie Napoli. Strzały też, ale strzały celne są akurat równe. No dobrze więc, żadnych zmian chyba nie robimy, wszystko spisuje się jak najbardziej dobrze, więc zaczynamy drugą połowę. I Inler opuścił boisko. Dobrze. Przed Jorginho, czy jak się tylko tam wymawia. Sprytne zagranie tutaj obrońcy piętką. Wykiwał napastnika Milanu. I przejęta piłka przez Montolivo. Właśnie po to jest Montolivo od przejmowania tych piłek tutaj. Zawsze mi się nim dobrze piłki przejmowało w FIFA, tak na środku. I dobre, Bonaventura ograł zawodnika gospodarzy. Jest Poli, leży Menes. Poli na chwilę wstrzymał akcję, już na Poli zdążyło wrócić. Teraz będzie ciężko, ale wykiwał tutaj znowu obrońcę Chelsea. Nie radzi sobie ten prawy obrońca na Poli. I dośrodkowanie Jeremy Menes z główki. Trochę niecelnie. A jest 51 minuta, widać, że Milan coś próbuje zrobić i Napoli się chyba zmęczyło już tą ciągłą ofensywą. Dlatego Milan teraz widać chce trochę przejąć inicjatywę w tym meczu na tą drugą połowę. Podanie do Meneza. Jeremy Menes minął, no powiedzmy, że dobrze to zrobił. I podanie do Poliego, Andrea Poli do Cherciego i nie dochodzi to podanie. Ale zauważmy, że trochę już Milan popracował chyba nad podaniami w międzyczasie, bo to im najgorzej wychodziło. I Alex przejmuje, no prawie przejmuje, wybił tylko piłkę i spowolnił akcję na polu. Oj, 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 niedobrze. Dobrze, Bonaventura, Montolivo, do Bonaventury ponownie, ten do Cherciego, Alessio Cherci do El Sharawiego, Stefan El Sharawi, nie będzie hat-tricka, jeszcze nie będzie hat-tricka, bo jeszcze sporo czasu przed Faraonem na zdobycie hat-tricka w pierwszym meczu po powrocie po kontuzji. Podanie do Montolivo i nic z tego. A ciekaw jestem swoją drogą, czy rzeczywiście El Sharawi powróci na ten mecz jutro. Bo jak to nagrywam, jest dzień wcześniej i Menes, nic z tego. Ten mecz jest jutro o 20:45 bodajże. Jeszcze trochę do niego zostało, bo teraz jest dzień wcześniej, godzina 11, jak to nagrywam. Ale oby El Sharawi powrócił. Tak mi się wydaje, że może wrócić. Chyba, że to jest błąd FIFA, że pokazuje, że on już ma kontuzji. I dobrze, El Sharawi tylko nie ruszył na samotną akcję. Albo i tak, podanie do Meneza. I no dobra, nad podaniami El Sharawi jeszcze musi popracować jednak. Bo kiedy zespół pracował, on sobie siedział, mając kontuzję. Nie, myślę, że... Nie, tak szczerze myślę, że po tej kontuzji El Sharawi jeszcze nie powróci. Nie było żadnych za bardzo newsów takich o tym, że on ma powrócić na ten mecz, więc myślę, że nic z tego. To, że to zniknęło w FIFA, to tak naprawdę za wiele nie znaczy. Jeszcze będzie musiał przejść jakieś tam treningi, rehabilitacje może. Takie tam różne bajery, żeby być w pełni sił. I Deschiglio, do Meneza, Jeremy Menes, 3-1, AC Milan uzyskuje dwubramkowe prowadzenie, ależ Rossoneri teraz pokazali gospodarzom, gdzie jest ich miejsce i kto tu jest tak naprawdę lepszy. Jeremy Menes zdobył 17 bramkę w Serie A. Dobrze, a przegrywał, Milan na początku przegrywał, ale odkupił swoje winy i wrócił do formy. Czy to zasługa Montolivo El Sharawiego? Pewnie tak. Pewnie tak. I Poli. Dobrze. Dobrze, jest Menes. Nic z tego, Menes faulowany. Ale nie ma gwizdka. I atakuje Napoli. Zostało 15 minut do końca czasu podstawowego gry. Czy Napoli da radę jeszcze tutaj zremisować? No zobaczymy. Czy teraz strzelą bramkę kontaktową? Wycofanie do Higuain. Na podanie, co się dzieje? Właśnie, co się dzieje? Jest gol! 3-2, bramkę kontaktową zdobywa Napoli w 76 minucie. Nie, tego akurat nie znam. Okej, okay. Nie będzie Montolivo. Poli. Milan teraz musi
ostrożnie grać, żeby nie popełniać głupich błędów, żeby nie stracić teraz bramki w końcówce, ale Deściglio, no ładnie próbował prawy obrońca Milanu, ale jest no właśnie, tam był bardzo kryty, nic z tego nie wyszło do tego. I Cherchi, dośrodkowanie El Sharawi, rzut rożny będzie, rzut rożny, trochę za wcześnie wyskoczył Stefan El Sharawi. I Alessio Cherchi, czy jeszcze raz zdobędą Rossoneri bramkę z rzutu rożnego? Nie, nie tym razem. I teraz będzie szansa na kontrę dla Napoli. Jest Gonzalo Higuain, goni go Deściglio i go zatrzymuje. Dobrze, Milan teraz będzie ostrożnie raczej rozgrywał piłkę, żeby nie stracić bramki. Wyciągają Napoli na ich połowę. Dobrze. Jest Deściglio. Podaje do Montolivo. Montolivo traci. I niedobrze, teraz szansa dla Napoli na remis w tym spotkaniu. Gonzalo Higuain goniony przez Ramiego i zmuszony do wycofania się, ale teraz będzie rozgrywał wolniejszą akcję może Napoli, albo i nie. Jest Napoli, jest bramka, 3-3. A było takie szczęście w szeregach Milanu, nie? Było takie szczęście, że to już może być to zwycięstwo, ale jednak gdzieś, no, znowu wrócili do tracenia bramy w końcówce, żeby tylko teraz nie stracić zwycięstwa, jest przywilej korzyści dla Neapolu. I dobrze, jest Bonaventura, nie ma Bonaventury, Milan w tarapatach, co się dzieje? Naprawdę nie ogarniam, co się dzieje, dlatego tak dziwnie mi się gra. Ale dobrze, jest, nie ma. No, więcej nie czytamy nazwisk, bo jak czytam te nazwiska, to się nie ogarniam, co się dzieje, ale teraz czy Napoli w końcówce zdobędzie jeszcze prowadzenie, bo w końcówce pierwszej połowy w doliczonym czasie to Milan zdobył prowadzenie, a teraz w drugiej połowie ma na to szansę Napoli. I jeszcze rzut rożny. Czy gospodarze wykorzystają stały fragment gry? Milan już bez szans na strzelenie bramki w tym meczu. Kontry już nie będzie. To będzie koniec meczu. I dokładnie. Koniec. 3-3 się skończyło. Milan znowu pokazał, że lubi tracić bramki w końcówce. Mimo że ostatnio już tego nie robili, jednak znowu się to wydarzyło. Niestety, mam nadzieję, że jednak w rzeczywistości będzie wynik 3-1, tak jak było do 76 minuty. Ale Cherchi zawodnikiem meczu, czyli dobrze, że został wystawiony na prawej stronie. Dobrze, trochę jednak się zagapiłem w końcówce, więc może jednak do momentu, kiedy byłem skupiony, ten wynik będzie się liczył. Zobaczymy. Tak więc dzięki za uwagę. Zobaczymy w kolejnym odcinku. Kibicujcie oczywiście jutro Milanowi. Pozdrawiam. Cześć.